Witam Państwa serdecznie w Wiawickim magazynie samorządowym. Dziś naszym gościem jest burmistrz Wiawicza, pan Grzegorz Kubik. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam serdecznie. Temat numer jeden dzisiejszego spotkania to przebudowa, nowe oblicze Wiawickiego rynku i deptaku. Już tak. Macie ostateczny projekt, który miejmy nadzieję będzie realizowany. Projekt z pozwoleniem na budowę, oddany przez firmę pana Rutkowskiego. No, koncepcja bardzo ciekawa. Mieszkańcy mogą sobie zapoznać się z nią na stronach internetowych. Koncepcja nawiązuje do takiego wyglądu rynku sprzed wojny. Oczywiście nie taki sam, ale co do zachowania pewnej dużej, wolnej przestrzeni, takiego rynku typowego, który przed wojną był rynkiem do odbywania się na tej przestrzeni jarmarków i taką wolną przestrzeń, dużą przestrzeń będziemy chcieli po rewitalizacji czyli zachować. Taka funkcja targowiska będzie, czy nie, tylko to wygląd? Nie, to jest wygląd. Wygląd, chociaż funkcji będzie wiele, bo w tym projekcie żeśmy tak poprosili, czy tak zasugerowali projektantom, aby przewidział możliwość wielu funkcji. To ma być tak skonstruowany rynek, żeby wiadomo, że to są przestrzenie, które projektujemy na wiele, wiele lat, czyli żeby gdzieś tam nawet nasi następcy za jakiś czas nie musieli burzyć pewnych rzeczy, żeby sobie zmienić ewentualnie koncepcję co do tego, czy ma być więcej straganów, czy więcej parkingów, czy mniej parkingów, więcej straganów. To wszystko w tej przestrzeni można zrealizować. Zacznijmy przy tym założeniu. Od poziomu gruntu, czy tak. Jeszcze pod ziemią? Nie, no były takie sugestie, żeby pod ziemią, ale tutaj nie wchodzimy z żadnymi parkingami pod ziemię. Jedno co, to wymieniamy wszystkie sieci, które znajdują się zarówno pod deptakami, jak i pod rynkiem. Badania geologiczne. No to będą przy okazji. To tutaj nie było wcześniej. Wiadomo, że nadzór archeologiczny i konserwatorski na takich budowach zawsze jest. Nawierzchnia rynku? Nawierzchnia rynku jednolita od Pierzei do Ratusza na jednej płaszczyźnie. Oczywiście ze spadami tak, żeby odprowadzić wodę, ale będzie to w konstrukcji z granitu w połączeniu z elementami bliżej kamienic, takimi z kostki betonowej. Płyty granitowe. A na tej części głównej płyty granitowej. Pytam w imieniu pań, które będą chodzić w szpilkach. Tak, to było też przewidziane problem. Dla projektanta, że ta płyta ma być na tyle równa, żeby nie było problemów, ale i też nie tyle za równa, żeby nie było trzeba się śliskać w czasie zimy, czy tam jakichś dużych opadów deszczu. Mała architektura? Mała architektura jest zaplanowana, też są te wizualizacje pokazane, nowe ławki, nowe lampy, nowe śmietniki, też kwietniki, które będą stanowiły taki element, który wydzieli nam tą przestrzeń rynku tylko dla pieszych od przestrzeni parkingowej. No i one też powodują właśnie tą mobilność, o której mówiłem przed chwilą, że można będzie zmieniać sobie w zależności od tego, kiedy kto, jakie będzie miał plany co do zagospodarowania tej przestrzeni. Te lampy, te śmietniki, te ławki jakoś specjalnie dedykowane, czy tak, po prostu bierzecie z hurtowni? Nie, one są zaprojektowane przez projektanta. Powiem szczerze, że tutaj nie można też brać z konkretnych rozwiązań, bo to później przy postępowaniach przetargowych i tak dalej jest jakby zabronione. W każdym razie wizualizacje, sposób konstrukcji, to wszystko jest w projekcie. Ale wszystko takie stylowe z lat 30. mniej więcej? Tak, to jest z okresu międzywojennego. Przyjęte są rozwiązania. Oczywiście, jeżeli chodzi jeszcze o zieleń, bo to jest też taki ważny element, te tuje, które tam wygradzają nam rawicki rynek, one znikną, ale pojawi się ileś drzew na Pierzei Wschodniej i Zachodniej. To nie będą jakieś tam duże drzewa, ale będą. No i pojawią się też mniejsze drzewa na deptakach. Ta rewitalizacja właśnie dotyczy nie tylko samej płyty rynku, ale także deptaków? Tak, to jest jeden projekt. Założyłem, że ponieważ to na dzisiaj jest pełna taka sama przestrzeń funkcjonalna, więc dobrze by było, żeby zaprojektował to jeden człowiek i tak się stało. Myślę, że jest to dobry pomysł, bo wtedy w tej chwili nam to bardzo ładnie komponuje rynek z deptakami. Mówmy o słabych ogniwach, problem z parkingami. No jest to problem chyba wielu miast, nie tylko w Polsce, ale i na świecie i centrów, ale też my tutaj obserwując pewne doświadczenia miast zachodnich, gdzie po zakazie parkowania na rynku centra często umierały, idziemy w takie rozwiązanie kompromisowe, część
rynku zostaje parkingiem. Wyznaczamy dodatkowe parkingi na ulicy 3 Maja Grunwaldzkiej. Per saldo ma nie ubyć, tylko przybyć miejsc w centrum miasta. A duża jest ta różnica? Więcej będzie? Gdzieś o kilkanaście do 20 miejsc. Czyli będzie też wjazd na rynek? Wjazd na rynek będzie. Będzie też ograniczony przejazd, przy czym te wjazdy będą tylko jednokierunkowe. Przejazd przez rynek będzie taki, że można jakby jedną stroną wjechać, drugą ewentualnie wyjechać. No czyli, mamy, chcemy generalnie utrudnić, po prostu tranzyt przez rynek, żeby ci, którzy chcą tranzytem, w tej chwili przejeżdżają dużo osób tranzytem przez rynek, żeby skorzystali z pewnych udogodnień, które będą wokół plant. Czyli będą mieli odpowiednie strzałki pokazane, tak, i tam żeby będą, objechali chcemy centrum. Przejść ze świateł na ronda, ułatwić po prostu ten objazd wokół rand. A sam rynek, sam ratusz, bo wiem, że tam był kłopot z restauracją? A czy z ratuszem jest, w tej chwili tak bryła zewnętrzna, jest zakończony remont. Jeżeli chodzi o środek, to wykonawca, który wykonał wadliwie remont ratusza, będzie teraz to poprawiał. Do końca roku ma poprawić. W momencie, kiedy poprawi, chcemy drugi raz podejść do wyłonienia operatora na restaurację w części budynku ratusza. Zobaczymy, jak te starania się zakończą. To będzie przetarg, kto da więcej za część? Nie, to był też... myślę, że to nie jest podstawą, bo tu nie chodzi przede wszystkim o zysk, ale o to, żeby ten ktoś, kto będzie to prowadził, robił to według naszych zasad. Nie może to być, nie wiem, bar szybkiej obsługi czy coś takiego, tylko żeby to była restauracja jakby godna tego miejsca. No i to, co najważniejsze, ile to wszystko ma kosztować? Wstępnie te kalkulacje, które mamy, to jest łącznie 14 milionów, z czego 7 na ziemi, 7 pod ziemią, tak umownie mówiąc. Oczywiście to są wyjściowe tematy do przetargów i do dalszych jakichś tam działań. A pieniądze chcecie znaleźć chcemy znaleźć w Poznaniu. Będziemy aplikować na koniec roku, składać wnioski, znaczy z początkiem przyszłego roku wnioski o rewitalizację. Między innymi rynek będzie w tym projekcie. No i na pewno będziemy też pewnie w części posiłkować się z kredytami z Banku Gospodarstwa Krajowego, ale dedykowanymi do rewitalizowanych przestrzeni na bardzo niskich procentach i na bardzo długich okresach spłaty. Ale panie burmistrzu, uzależniacie realizację tego projektu od znalezienia dofinansowania, czy macie plan B? Nie, mamy plan B, chcemy go zrealizować ewentualnie z kredytów, ale tutaj też jakby taka dobra wizja na przyszłość, że te kredyty nam na pewno sfinansują wzrastające wpływy z gazu ziemnego, które myślę, że w końcu przyjdą, a to jest dziś szacowane tam 1,5 do 2 milionów rocznie, więc spokojnie starczy na spłatę kredytów i jeszcze coś zostanie. A jakie są ramy czasowe na przeprowadzenie tej inwestycji? Chcielibyśmy ogłosić przetargi w przyszłym roku, czyli w 18 i rozpocząć pracę albo z końcem 18, albo z początkiem 19 roku i do 20 roku powinno to być zrealizowane. I drugi temat naszego dzisiejszego spotkania to program Mieszkanie Plus. Przypomnijmy państwu, to jest rządowy program, tak, w który wchodzą też samorządy, aportem to się tak nazywa? Można tak nazwać aportem. Tutaj jakby rola samorządów polega głównie na tym, że wnoszą swoje nieruchomości, grunty. Oczywiście wcześniej w jakiś sposób wyznaczone w miejscowych planach i tak dalej. Jestem po dwóch rozmowach w tej chwili z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i mamy wyznaczoną osobę w urzędzie, która pilotuje ten temat. Co chcemy ustalić? No przede wszystkim musimy z bankiem ustalić, jaka byłaby cena czynszu za 1 m2 przy tym przedsięwzięciu na terenie Rawicza. No bo pewnie państwo wiedzą, ale to są mieszkania na wynajem. Tak jest, to są mieszkania na wynajem w takich opcjach, że można je wykupić, chociaż raczej na ten moment byśmy się jako miasto nie decydowali na to, żeby ta możliwość wykupu była. Z ograniczonym czasem też wynajmu. To mają być mieszkania na start. Tutaj jakby moje założenie jest takie, no Rawicz się rozwija i na pewno będzie się rozwijał nadal i żeby zatrzymać albo ściągnąć do Rawicza młodych ludzi, to musimy zapewnić tego typu mieszkania, ponieważ dobrze wiemy, że na starcie życiowym nie wszyscy mają możliwości zakupu mieszkania i zabezpieczenia tego w jakiś sposób swoimi dochodami czy jakimiś innymi elementami. Ten wynajem jest wręcz konieczny i takie warunki do wynajmu chcemy stwarzać. Co na to Bank Gospodarstwa Krajowego? Bank przychylnie podchodzi na razie do tego projektu. No, czekamy na te wyliczenia, bo też chcemy wiedzieć, czy ta cena będzie taka, która jest do przełknięcia przez naszych mieszkańców, jeśli chodzi o cenę wynajmu. A lokalizacja? Lokalizację na dzień dzisiejszy wskazujemy dwie. Jedna gmina ma
swoje jakieś tam grunty przy Rondzie Pileckiego, a drugie grunty są w miejscu, w miejscowości w Sarnowie jeszcze, czyli w Rawiczu, przy drodze na Niemarzyn, pięknie położone grunty pod lasem, bardzo dobrze rekreacyjnie na pewno, ale też skomunikowane dobrze Sarnową, która ma swoją szkołę podstawową, przedszkole, więc tutaj, jeśli chodzi o te podstawowe rzeczy dla młodych ludzi, też tam będą zagwarantowane. Ale to są gołe grunty, czy one tak, już jest doprowadzone? One są gołe, jeżeli chodzi o te pierwsze, to jest doprowadzone już sieci i wodne, one są uzbrojone, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o te sarnowskie, one są w tej chwili na etapie procedowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Bo za to uzbrojenie płaci gmina, czy to z programu? To wchodzi w ramach całego projektu, dlatego, że tam jakby rozlicza się koszty tego budowy i domów i uzbrojenia również tych działek i wtedy no, wychodzi właśnie ta kwota czynszu, o której przed chwileczką mówiliśmy. A ile takich mieszkań chcielibyście zbudować? Czy tutaj rozmawialiśmy z bankiem, pewnie byłoby to około kilkuset docelowo, ale też nie byłaby to budowa od razu całej ilości, tylko na tyle mobilnie, że budować pod zapotrzebowanie, czyli rośnie zapotrzebowanie, uruchamiamy kolejne obszary i kolejne transze. Czyli po pierwsze zrobilibyście jakieś takie wstępne rozeznanie? Tak jest, od tego bank też zacznie, dlatego że no, to są pieniądze banku i z tego czynszu, o którym tu już kilkakrotnie była mowa, kredyt, który będzie na to przyznany, musi się spłacać, oczywiście muszą się spłacać odsetki, więc to jest przedsięwzięcie biznesowe, w które gmina tak naprawdę tylko wkłada grunty ale i zarządza przykład, tym odrębny no właśnie, przedmiot. Odrębny podmiot, czyli albo pytać. Spółka, która powstaje, albo w ramach innych istniejących już struktur, ale zazwyczaj powstają odrębne, dedykowane temu formy spółek. Ale to byłaby spółka przy samorządzie? Nie, to byłaby spółka gminy i Banku Gospodarstwa Krajowego. Kiedy może dojść do realizacji? Gdzieś tak w ciągu pół roku myślę, że rozeznamy te tematy i byśmy chcieli podejmować już jakieś działania. Ja rozumiem, że kiedy zapadną decyzje, to będziemy informować. Poinformuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Grzegorz Kubik, burmistrz Rawicza, był naszym gościem. Dziękuję, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo.